Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na Rybynie, inaczej, więc zaczynamy najnowszy film oto w tym miejscu, czyli Zalew Kielecki na Szydówku, inaczej zwany przez Kielczan, kieleckich wędkarzy Kielcok, i na tym Kielcoku zaczniemy dzisiejszy wypad. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6.38, 16 luty 2022 i oto w tym miejscu z pomostów zacznę najnowszy film dla Was. Z mojego wypadu. Miała być rzeka, ale ze względu na to, że jest woda podniesiona od paru dni, drugi tydzień praktycznie, ponad 2 metrów. Więc woda jest za duża, aby jechać na rzekę, więc oto wypad z Kielcoka i z łowienia z podlodu, nadlodu, ale w bezpiecznym miejscu, czyli z pomostu, tak aby nie wpaść do wody, nie zaliczyć dziury powiercone. Mniej więcej przy brzegu odtaja, na lód nie będę wchodził, więc wypad oto z tego miejsca. Tak jak mówię, woda podniesiona powyżej 2 metrów, pomału schodzi. Za duża woda. W okresie, w sezonie woda wynosi 1,34 m, 1,40 m, w zależności, bo cały czas regulują ją, podnoszą, opuszczają, więc 2,40 to jest stanowczo metr za dużo. Zejdzie poniżej 2 metrów, będzie wiosenny wypad na nidę, na przepływankę, ale to innym razem. Więc nie przedłużając dużo, zaczynamy. Więc, drodzy Państwo, wypad z podlodu na Kielcoku i zaczynamy i jedziemy z tym koksem. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno!
tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zanęcę sobie zanętnikiem w dwóch miejscach, a resztę z góry będę za pomocą ręki z góry rzucał jokersa z ziemią, którą zostawiłem z boku. To jest to, a to z zanętnika pójdzie. Bierzemy się za wędkowanie, drodzy Państwo. W tym dniu dzisiejszym siądę sobie. Więc dzisiaj będzie w ten sposób, nie inaczej. Z jednej i podspławik z drugiej. Dobrze po jednym. W tym miejscu. Jedna wystarczy tutaj. I tak to mniej więcej wygląda. I w tych dziurach skupię się na dzisiejszym wędkowaniu. Czyli widzicie 16 luty 2022 i na Zalewie Kieleckim jeszcze lód jest. Pomału będzie odtajać. Temperatura w następne dni dodatnia. Więc to już praktycznie ostatni lód, z którego oczywiście nie idziemy łowić bezpośrednio, bo to jest niebezpieczne, ale grubość lodu widzicie jest 5 cm, 4-5, ale strach wejść, więc wybaczcie, że w ten sposób będę wędkował, co Wam dzisiaj pokażę. Spławikówka. Założymy tylko finkę. Ochotki dzisiaj nie mam, więc musi nam wystarczyć tylko finka. Czerwoną. Jedną sztukę. Śmieci, żeby nie fruwały, bo odlecą i będzie to nieładnie trochę wyglądało. Ok. Grunt mamy wyznaczony, bo ostatnio tutaj wędkowałem. Więc kładziemy. Z dala, tak żeby nie wpadło, i mniej więcej jedną z wędek mamy. Teraz rozkładamy, bierzemy murmyszkę, zakładamy pinkę i gramy w przeręblu, które zrobiłem, rozwaliłem w tym miejscu. Więc drodzy Państwo, tak to leci, tak to leci, nie inaczej, nie inaczej, tak to leci. Weźmiemy, zaczniemy od czegoś delikatnego.
czyli 0,8 żyłka. Murmyszka bardzo malutka. Zwróćcie uwagę, na haku 22. I do tego damy jedną pineczkę. No i będziemy grać w przeręblu. Zobaczymy w tym przeręblu z drugiej strony pomostu. Nie mamy żywej ochotki, więc będzie trochę problem. Dlatego nie spodziewam się dużo ryb, brań, łowiąc bez ochotki. No ale posiedzimy, zobaczymy. Jest pięknie, pięknie, pięknie. I jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Weźmiemy drugą z wędek, założymy czerwonego robaka. Niedużą główkę. Oraz czerwonego robaka. Mam malutkie czerwone robaki i może to da jakiś efekt. Więc troszkę większa główka i czerwony robaczek. No na spławik też zaraz czerwonego robaka założymy. Tak aby to jakoś ręce i nogi miało. Jest dno. I okej. I gramy. Było wskazanie, drodzy Państwo, było wskazanie, więc czerwony robak od razu daje efekt, no i zobaczymy. Za końcówkę. Za końcówkę. No ale cieszy, cieszy i zaraz czuję, że wyląduje pierwsza rybka. Tak mówię, godzina jest, drodzy Państwo, godzina jest 7:22, 16 luty 2022. Spróbuję coś machnąć, albo jazgar.
mamy ładną płoć na mormyszkę od Rafała Kowalskiego, czyli nowy nabytek, który zakupiłem. I teraz testuję, czyli Rafał Kowalski, polecam kolegę i jego wykonanie murmyszek, główka 3,5 mm, haczyki Gamakatsu 50-10, tu jest chyba 18, no i czerwony robak dał taką płotkę. Czyli rybce zwracamy wolność. Baja. I wędkujemy dalej. Jest bajecznie, drodzy Państwo, bajecznie. Pod ludźmi idzie. Chyba większy okąd będzie. Coś większego. Żyłka 0,8. Muszę wymęczyć rybę. Spadło, ale coś bardzo dużego było. Drodzy Państwo, coś bardzo dużego i także nie urwało 0,8. Szkoda. Przymęcimy jeszcze tą z dziur. No i tak to mniej więcej wygląda. Widzieliście, bardzo duża ryba była, mógł być bardzo dużo okoń. Tutaj jest nawet na Kieleckim, kolega widział, złowił kumpel jego 51 cm okonia. Dosłownie, drodzy Państwo, 51 cm okonia na tym zbiorniku. Więc okoń duży jest, ale mógł być to sandacz, szczupaczek sandacz. Leszcz duży, może karpik jakiś, nie wiem, ale widzieliście, nie mogłem podnieść i także żyłki 0,8 nie zerwał, ale spięła się ryba. No szkoda, bo by była fajna rybka, ale dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i jest w pytkę. Dam teraz zanętę spinkami. Trzeba przyzwyczaić rybki pinkom. Szkoda mi tej ryby dużej, ale co zrobić? Żeby zobaczyć chyba tylko co to było, ale piękna była ryba, piękna, ponad 4 dychy na pewno.
Wam, drodzy Państwo, jakie ostatnio zakupiłem mormyszki, czyli te z dołu 3 mm na 20 haczykach Gamakatsu 4010 oraz 3,5 mm tutaj to te. I tak mniej więcej to wygląda, czyli Rafał Kowalski dół, a te od Marka Komara, Komary nad wodą, czyli góra, duże główki oraz te cztery mniejsze i różowa z niebieską. Te dwie, cztery, sześć, osiem, sześć, dwie, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, oprócz tej czerwonej, to są od Marka Komara, którego serdecznie pozdrawiam. I te od Rafała Kowalskiego. I tak to mniej więcej wygląda. Tu kolorowe, tu trochę ruskich. I trójkąty bermudzkie, trio, bałwanki, dyskoteki. No i ten nowy nabytek, które reklamuję, bo fajne, 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 jak widzieliście. Na jedną wzięła płoć, na drugą coś pięknego, co popuściłem, puściło mormychę, bo bałem się, bo 0,8 żyłka, ale szalało, szalało, ale piękna ryba była, piękna ryba, ale nie wiem nawet co. I okej, tak mniej więcej to wygląda, więc zmieniamy wędki cały czas, kombinujemy. Ale jak ochotki nie ma, to widzicie, nic z tego, drodzy Państwo, raczej nie będzie. Z rana jeszcze jakieś tam uderzenia były, no ale teraz nic, nic. No ale zobaczymy, posiedzimy jeszcze trochę, podsypiemy, podnęcimy i miejmy nadzieję, że coś się jeszcze wyrwie z tej wody. Drodzy Państwo, nic nie bierze, czas na jakąś kawkę, czyli kawa mrożona. Napijemy się i za chwilę znów łowimy, więc drodzy Państwo, Wasze zdrowie. Popijamy i kombinujemy dalej. Powrotem na tą pierwszą, co miałem, płotkę i tą ładną rybę, która spadła. Tam jest mormyszka od Rafała Kowalskiego. Przypomnę raz jeszcze. Zareklamuję, bo fajne, fajne, fajne i niedrogie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Podsypałem trochę, ale ochotki nie ma, to wiecie, kiepsko, kiepsko, ale jakoś to mniej więcej wygląda i niedługo będą filmy z federem, z karpiowania rzeki, z przepływanki, więc drodzy Państwo, cały rok łowię, więc taka alternatywa, czyli dzisiaj taki wypad, jak widzicie. Kamerę, drodzy Państwo, zanęcony ładnie, ale puste dziury, puste, nie ma ryb. Przynajmniej tu przy kamerze zwróćcie uwagę sami, jak to mniej więcej wygląda, ale pusto, pusto, bez ryb.
Ta przepłynęła, widzieliście, drodzy Państwo. Ale nic oprócz niej nie widzę. I mamy, skusiła się, pływała, pływała i w końcu się dopływała, czyli płotka, która wróciła i na tą samą mormeszkę od kolegi Rafała Kowalskiego, więc zobaczcie sami. Więc baja, płyń, a my gramy dalej w tym przeręblu. Jak widzicie, okoń jest w przeręblu, nieduży, jazgarz, ale nie są zainteresowane. Nie są zainteresowane braniem, jedynie płotka, co przepłynie jakaś, a tak teraz, zobaczcie sami. I odpływa. Nie jest zainteresowany, no ale machamy, zobaczymy co i jak. Dobra, wezmę kamerę, zobaczymy tu z boku, gdzie miałem tą dużą rybę. Bo tu okoń jest, jest, ale nie ma zamiaru nawet ruszyć przynęty. Więc zobaczymy tą drugą dziurę. Zobaczcie, teraz jest ta druga dziura, ale pusto, pusto, znikomo zanęty. No i zobaczymy, czy
tu coś będzie pływało. Więc drodzy Państwo, widzicie jakiś drobny jazgarz. Wracamy do tej pierwszej dziury. Tam metr dalej, tam było ciekawiej. Sypałem trochę z ręki, z góry. Joker z zanętą, z gliną i ziemią. Zobaczycie, jak to będzie pracowało, jak to będzie opadało. Oczywiście jak celnie w stronę kamery, ale widzę, że idzie, więc zobaczcie, jak to ładnie spada. Bez ciekawości. Zobaczymy, co jest grane. Więc zobaczymy, co tu pływa. Teraz tutaj jest bardzo dużo butelek po piwie zatopionych. Zobaczcie, puszczam przy butelce. I zobaczymy, czy coś będzie skubać, czy coś dopłynie. Ale w tym przeręblu jest dużo butelek. Dużo butelek po piwie. Więc gramy i zobaczymy, czy coś będzie aktywne. Więc zobaczcie, jak to się prezentuje w tym oto przeręblu. Ok. Thank you.
godzina 12:38. Czas skończyć ten nierówny pojedynek. Dziury puste, nic nie skubie. I tak to, drodzy Państwo, mniej więcej leciało, jak pokazałem na filmie. Dwie płotki udało się złowić. Coś pięknego, bardzo ładnego, ale nie wiem co, bo nie widziałem. Spięło się, było widać to na filmie. Szkoda, tak, żebym chociaż zobaczył, co to jest. A teraz możemy tylko gdybać, czy to duży okoń, czy może sandacz lub szczupak. No ale puściło, puściło. Niestety tak to bywa. Ryba wygrała, ale branie było. Ryba była. I na tym to wszystko polega. Czas miło spędzony. Odpoczynek odpowiedni. Baterie trochę podładowane. I teraz nic mi nie zostało innego, jak jechać do domu i zmontować dla Was film. Więc, drodzy widzowie, tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Ja zbieram swoje zabawki. I do następnego. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Cześć.